Cześć wszystkim, z tej strony Adam. Prosiliście mnie w komentarzach pod ostatnim filmem, abym obejrzał Hospital Playlist. Jest to koreański serial. Totalnie nie wiem, o co chodzi, ale zobaczmy. Przy porażeniach prądem elektrycznym, o ile oczywiście delikwent przeżyje, najbardziej boimy się zaburzeń rytmu serca, ponieważ całe nasze serce pracuje na zasadzie takiej elektrofizjologii, więc może dojść do zatrzymania krążenia włącznie lub różne inne zaburzenia rytmu. Najpierw ocena oddechu. Przykładamy policzek do ust i nosa pacjenta, patrzymy na jego brzuch, klatkę piersiową, czy się porusza. Oceniamy to 10 sekund. Jeżeli się nie rusza, możemy przystąpić do RKO. Standardowo u dorosłych to będzie 30 do 2, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa to RKO. 30 uciśnięć, proste łokcie, całym tułowiem, 2 wdechy. Jeżeli się brzydzisz, nie musisz robić wdechów. Tak też bywa. Nie jest to nic takiego strasznego pod kątem prawnym. Może być różnie, pacjent może być zakażony jakimś wirusem, może mieć wymiociny na ustach, nie każdy po prostu chce wykonywać wentylacji. Ale no, uciskanie klatki piersiowej każdy może zrobić praktycznie, więc robimy to 30 do 2. I tu już widać, że no wiadomo, że to jest film i ona robi tylko jakieś takie paluszkami, trochę tam uciska, ale generalnie to ma być około 5 cm wgniecenie po prostu tej mostka, ponieważ no, co chcemy osiągnąć? To serce nie pracuje prawidłowo. Musimy je po prostu ścisnąć w tym śródpiersiu mocniej, żeby ścisnąć te komory, żeby ta krew poszła na obwód. I no, czasem może być słyszane chrupanie kości, łamane żebra, ale no, uciskamy dalej. Tam widać, że odrywa te dłonie, tam nie wciska go. No wiadomo, to jest aktor, nie będzie go tam maltretować, ale generalnie wcisnąć mocno, 5 cm oderwać znowu. Wtedy ma to jakiś sens. W resuscytacji później oceniana jest sprawność tego pacjenta, czy nie ma jakichś deficytów neurologicznych, ponieważ najbardziej na niedotlenienie, czyli brak krwi przenoszącej tlen, jest narażony mózg. I niestety często bywa tak, że nawet uda się ocalić pacjenta, ale on ma duże jakieś porażenia, jest po prostu niesprawny neurologicznie. Dlatego mówi się, że 5 minut, a potem każda minuta bardzo działa na niekorzyść tego pacjenta, kiedy ten mózg nie jest utlenowany. To takie fajne w sumie. Ale ta sesja i sama. Lekarzy. Koi kiedyś tam punktuli, ta usajesso. Demal tylizie. Co? Hita jum kia juseyo. Już mi się podoba ten serial, już mi się podoba, jest spoko. 찾아보니까요, 그 대성병원에서는 장중첩증을 수술을 안 하고 시술로 치료한다고 하더라고요. Tak, no, często, no, jak na tę grupę pacjentów u dzieci. Taka sytuacja, że jelito na skutek różnych czynników wgłabia się w siebie. Czyli jak wyobrażamy sobie jelito jako taką rurę, tak jakbyśmy rękaw tej rury wepchnęli jakby samą w siebie. Przez co na przekroju normalnie jelito byłoby po prostu kółkiem. Tak wgłobione jelito ma jakby taki dodatkowy swój własny rękaw wgłobiony w siebie, przez co widzimy dwa kółka. I to jest w ultrasonografii tak zwanym objawem tarczy strzelniczej. I jeżeli tego nie wyleczymy, no to będą kłopoty. Ale czy się tak, że no, można operacyjnie oczywiście, ale jeżeli damy radę, to przez wtłaczanie soli fizjologicznej bodajże od dołu da się to wgłobienie wyrównać. Także zawsze lepiej jest bezoperacyjnie. I jest to jeden właśnie z takich klasycznych przypadków w chirurgii dziecięcej. Suzuramy ekiga an zaranda고 그러던데. 그런 건 믿지 마시고요. 나으셔서. Teraz to normalnie. Nie ma jakby, no. Jeżeli odzyskamy sprawność jelita taką samą, to funkcja jego też będzie taka sama, no i nie ma co gadać takich rzeczy. Pani łąbka suputa ze. Alekismita. Co krum dżungmę, co zęgi mam mi, kurczę, chirurgii dziecięcej to jest taka specyficzna dziedzina.
To są taki tacy ciekawi pacjenci, bo oni bardzo ładnie się goją po tych operacjach. W takiej chirurgii ogólnej to ta populacja pacjentów z reguły jest starsza albo no naprawdę też już w wieku podeszłym. Ci pacjenci znacznie gorzej się regenerują, jest też znacznie więcej zgonów. A w chirurgii dziecięcej właśnie jest dużo takich spraw, które da się w miarę, oczywiście w miarę łatwo wyleczyć i też odsetek zgonów jest o wiele mniejszy. I też te dzieci bardzo fajnie wychodzą z tych operacji. Później te gojenie, tych ran i tak dalej, to w takim młodym organizmie aż miło popatrzeć po prostu, bo szybko to wraca do normy. Mi się to zawsze właśnie kojarzy. Fajnie to badanie tych pacjentów pediatrycznych. Ale też takie wzruszające są te niektóre sceny. Pamiętam właśnie jak takie dzieciaczki, takie malutkie, jeszcze niemowlaki. I tam badasz stetoskopem taką kluseczkę małą. I ona tak nagle zaczyna się tak patrzeć na ciebie i taką co tu się dzieje ze mną? Albo rączką tą łapie, ten styl, no jest takich urocze. O, mam taki sam budzik. Ale operę tu zgarnęli. ECMO 달고 있었는데 환자 pulmonary edema 진행돼서 intubation. ECMO, czyli natlenowanie pozaustrojowe. Czasami jest tak, że po prostu pacjent jest niewydolny oddechowo, płuca za słabo pracują, wymiana gazowa jest nieefektywna, więc się robi tak zwane ECMO, czyli przebija się jego naczynia obwodowe, przepuszcza tę krew przez specjalną maszynę, która utlenowuje tą krew i ona z powrotem wraca do organizmu. I to nam zastępuje płuca po prostu przez jakiś czas. Duża część z tych ciężkich pacjentów covidowych też właśnie na ECMO była podpięta. Między innymi w CKD u nas w Łodzi takie rzeczy robili. Senzeni, co ilczujmy się, czy się ciekał, to kiedy sobie kuje brukieją. Uriję na czym trzeba. Nie wiem, jak w Korei wygląda system ubezpieczeń zdrowotnych. Jeżeli mieszkasz, mieszkałeś w Korei i masz takie informacje, to chętnie bym się dowiedział. Napisz w komentarzu. Ale jeżeli duża część z tego jest prywatyzowana, to rzeczywiście taka droga operacja może być czymś nieosiągalnym. Jum 전에 기사 봤어요. 난 회장님 옆에 붙어 있어야 되니까 최 교수가 오늘 밤에 응급 서비트를 할 환자 액토미 쳐주고 내일 VIP 샨트만 좀 해줘. 알겠습니다. Tam było powiedziane kraniektomią z powodu krwiaka podtwardówkowego. Jeżeli mamy krwawienie w czaszce, części znacznie mózgowych, to zaczyna się powoli zbierać krwiak. Niestety ta krew bardziej nam zaczyna wypierać tą przestrzeń, która pozostaje w czaszce, niż to, co nasz miękki mózg jest w stanie wytrzymać. Więc w miarę narastania takiego krwiaka, on przepycha nam ten mózg w drugą stronę i zaczyna go coraz bardziej uciskać. Dlatego leczeniem z wyboru w takiej sytuacji jest otworzenie czaszki, wycięcie kawałka kości tej czaszki, czyli właśnie kraniektomia i usunięcie tego krwiaka i zamknięcie naczynia, z którego się to wylało. Oczywiście to wszystko brzmi fajnie w teorii, ale w praktyce jest to szalenie trudne i niebezpieczne. Poza tym słyszałem niestety historię taką makabryczną, że czasami ciśnienie wewnątrzczaszkowe może być tak duże. Tutaj w ogóle polecam, jak ktoś ma słabe nerwy, to nie słuchać mnie dalej, tylko wyłącz ten film. Bo niestety, czasami ciśnienie śródczaszkowe może być tak duże, że jeżeli wykonamy zbyt małą kraniektomię, czyli za małe okienko w czaszce wytniemy, to ten mózg po prostu nam wypłynie na zewnątrz przez to wąskie okienko. Dlatego z tą kraniektomią różnie bywa. Lepiej wyciąć większy kawałek kości przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym niż za małe okienko i oglądać, jak mózg pacjenta wylewa się przez to małe okienko pod wpływem dużego ciśnienia. Także w teorii prosto się wydaje, w praktyce może być jeden wielki koszmar. Nimi też jest tu i czarają. Samonimi kredu, czona, hantungsikun, dolisinungę. Andrea가 직접 하면 더 좋고. To się właśnie tak mówi, że niby taka polityka i taki dyrektor szpitala czy coś, że dobra, porozmawiajmy o medycynie, tylko o tych. Ale no w rzeczywistości jest tak, że to ma ogromne przełożenie na jakość później opieki. To jaki jest dyrektor, jakie podejmuje decyzje finansowe,
na co idzie kasa, czy część testów jest robiona zewnętrznie, załóżmy, jakichś diagnostycznych, które załóżmy kosztują 3 razy drożej niż jakby można było je zrobić na miejscu, przez co później nie ma kasy na coś innego. To są takie właśnie decyzje, które no mega rzutują na później decyzje medyczne też, bo okazuje się, że nie można z pacjentem zrobić tego czy tamtego, ponieważ nie ma po prostu kasy na określone procedury, określone badania. Także tutaj z tym dyrektorem rozumiem ich obawy, jakby, że mogą się martwić, że się może posypać później wszystko. Jak to robi osoba niedoświadczona. Ogólnie wam powiem, że spoko ten serial, nawet mi się spodobał. Trochę jest taki wolno płynący, ale też fajnie, bo nie ma takiej nawałnicy czasami jest, mam wrażenie, w tych medycznych serialach, że ciągle po prostu się coś niesamowitego dzieje. A tutaj tak sobie spokojnie wszystko płynie i to jest fajne, mi się podobało. No i jest profesjonalnie zrobiony. Rzeczywiście te wątki medyczne, które są omawiane, są merytorycznie ok. I nie ma się do czego przywalić. Także polecam serial Hospital Playlist. Spoko, myślę, że będziemy wracać do niego też. Także jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczkę pod tym filmem, zostawcie subika i do zobaczenia następnym razem. Cześć!